Cześć wszystkim, tutaj Aleks. Ostatnio mnie było bardzo dużo. Halo, Halo. Wiadomo, co chodzi, tego typu gier, ale to oczywiście nie przeważa całej reszty. Tutaj wracamy do odcineczka. O Boże, gdzie jestem? O boj. Dobra, nie wiem, co tu się stało. Prawdopodobnie problemy z siecią. Wracamy do tego programiku, w którym... programiku serii, w którym opowiem sobie o Halo jako o Marce. Dobra, gdzieś coś śmiesznego. Dobra, i tu mamy Halo 3. A dlaczego Halo 3? No cóż, postanowiłem popowiadać troszeczkę o multiplayerze, o najważniejszej części Halo. Już sobie powiedzieliśmy w kwestii fabularnej w poprzednich dwóch odcinkach. Nie wiem, czy coś tutaj będzie dane mi ładnie pograć, ale wtedy sobie pogadaliśmy o fabule, o kampaniach, o tym, co się działo kiedyś, co się dzieje teraz. A teraz szeroko pojmowany multiplayer. Wiadomo, ja to szerzej omawiam odsłonę czwartą w takich grach wojennych. A, mam jeszcze tą. Ale ten multiplayer generalnie się nie zmienia. Jego poszczególne składowe są takie same. Tam deweloperzy mówili, że chcą zostawić ten rdzeń, który fani pochowali, taki sam. A teraz właśnie zobaczmy, jak to ma się na przestrzeni serii zmagania sieciowe. No bo to jest siłą rzeczy przez wielu uważane za najważniejsze. No i dużo w tym prawdy na pewno jest. To jest Halo 3. Dlaczego to pokazuję? Ponieważ Halo 3 to w ogóle jest śmieszne zjawisko, które sobie omówimy, myślę, jeszcze kiedyś. O, zabiłem kogoś. Fajnie. To jest fajne zjawisko, ponieważ to jest taki jeszcze czysty multiplayer Halo, nie zepsuty przez Reach, przez czwórkę, przez te rozwiązania a la Modern Warfare. Dobra, coś mi rozwaliło. A nawiązujący w dużym stopniu nawet grafiku do Halo 2, do tych takich korzeni całej serii. To jest najzwyklejszy w świecie tryb nawalania się, to jest Team Slayer się nazywa tutaj. Mamy tego fajnego komentatora, który był od zawsze w tej serii. Ten polski jest specyficzny, powiedzmy. No i jak to się miało multiplayer w Halo? Halo to czy jedynka, to oczywiście było debiut ogólnie marki, gry, bohatera tego uniwersum. Oho, ktoś się rozłączył. I w sumie nie dziwię się. Oho, mamy tego. Quad damage. Czy coś? No i w jedynce się pojawił multiplayer, ale tylko i wyłącznie na jednej konsoli. Wiadomo, start pierwszego Xboxa nie jest utożsamiany ze startem Xbox Live. Xbox Live pojawił się trochę później, bo to wiadomo, usługa sieciowa w ramach konsoli. To było coś bardzo ważnego i coś do mnie strzelało, nie widzę tutaj nic. No i to chyba nie będzie najlepsza gra, żeby pokazać. Tutaj opuścimy gierkę. Desertion. Dobra, i poszukamy kolejnej, a ja jeszcze pogadam. Halo 1 to właśnie był głównie split screen. Przede wszystkim, wiadomo, w kampanii ważne tam było walka z przeciwnikami, kooperacja, tego typu rzeczy, ale się pojawiły jakieś mapki do grania we czterech na jednej konsoli, no i tak to się mniej więcej skończyło. W ogóle rozkwit Xbox Live'a i ogólnie Halo, dzięki temu, że te dwie usługi się połączyły, miał miejsce przy okazji dwójki, bo dwójka to już prowadziła najzwyklejszy w świecie multiplayer, jaki znamy do dziś, i się okazało, że ten system bardzo dobrze się sprawdza w zmaganiach versusowych, czyli gracz kontra gracz. Bardzo dużo fanów miało Halo od tamtego czasu, coraz bardziej wszystko rosło. Ach, Valhalla to jest mapka, która dostała się do trójki jako Ragnarok, przemieniona trochę na walkę mechami. No i to oczywiście też strasznie fajna, bardzo, bardzo istotna. I tak mniej więcej się skończyły losy Halo na pierwszym Xboxie. Potem pojawi się Xbox 360, no i Halo 3. Halo 3 prawdopodobnie, myślę, takie są głosy i ogólnie teorie spiskowe, że miało wyjść na pierwszego Xboxa ze względu na grafikę, tego typu rzeczy. Tutaj tekstury są podmienione na HD, nie ma pełnej rozdziałki 720 nawet, twarze postaci są tragiczne. I ogólnie myślę, że to w dużej bardzo mierze by się zmieściło na pierwszym Xboxie, a mamy to teraz. No i coś rozkręciło dzięki temu. Aha, z pistolecikiem, z karabinem, super. Coś rozkręciło dzięki temu Xbox 360 i Xbox Live nowy. No i cóż, tam dalej to było ODST. ODST to nie wprowadziło multiplayera zbytnio. Chodziło głównie o tryb Firefight, czyli znowu kooperację i... No gdzie wy jesteście?
I ten tryb hordo podobny. Dobra, weźmy tutaj nawala. Ja, pięknie, to było w stylu Halo bardzo. Zdjąć karabinem osłonę i headshota pistolcikiem. A jeżeli chodzi o multiplayer w ODST, wracając do tematu oczywiście, tutaj cały czas gram, więc coś mnie rozprasza stale, to dostaliśmy osobną płytkę, drugą płytkę, chyba pierwszy raz wtedy miałem dwie płyty na jedną grę. Oberwał. W sumie dziwne, że mi nie dobi tak jakoś ładnie headshota. I mieliśmy multiplayer cały z Halo 3, z mapakami wszelkimi. To był bardzo miły gest. Ja właśnie na tej płytce w tej chwili gram. I to jest taki najczystszy multiplayer z a la Halo. Bo potem się już pojawiły Reach'e, już Halo 4. Przy okazji Reach'a weszły levelowania, tego typu rzeczy. Ponoć odpowiedzią na popularność Call of Duty 4 Modern Warfare w 2007 było stworzenie trybu hardkorowego, czyli Team Slayer. Team Slayer, Boże, jaki? Team Slayer to jest podstawowy Team SWAT. Po prostu SWAT. Czyli takie bardziej hardkorowe odmiany, kiedy szybciej giniemy, dużo szybciej. No i w tych multikach jeszcze halosowych obecni byli elita. Można sobie było wybrać jako własny model postaci, tak jak to jest tutaj. Widzicie? No, rozwalony, pięknie. Kurde, jak w ogóle zabijam, to jest aż dziwne. Sądziłem, że w to już tylko mistrzowie coś grają, bo reszta się przysiadła, te nowsze odsłony. Coś mnie sieknęło, nie mam pojęcia co, prawdopodobnie jakiś granacik. Potem było Reach. Reach to już był taki duży rozrost formy, dostaliśmy dużo lepszą grafikę, nowe mapy, wszystko, rozwój, levelowanie. Tylko, że on się głównie sprowadzał do, jakby to powiedzieć, a to już jest rozwalone, Boże. Mamy tutaj coś fajnego, ach, SMG, SMG nie pojawiało się potem często. No i dual wielding, to nie jest częsty widok teraz w halosach w ogóle, jacie. W sumie dziwnie się czuję, odzwyczaiłem się. I co tam dalej? No i Halo Reach to już było takie bardziej nowoczesne, bardziej takie next-genowe, na starych ciągle fundamentach. Natomiast Halo 3 już całkowicie czerpie z tych wzorców, które się utarły na tej generacji konsol. Można sobie wybrać ekwipunek przed misją. Dalej można tworzyć własną Spartanina. Tym razem modele były już naprawdę takie kosmiczne. O. Udało się go zabić. No i rzucanie granatów. Multiplayer w Halo jest naprawdę specyficzny. Nie mam tutaj typowego takiego przycelowania przy ułożenia do oka. Jest dużo bardziej skillowy. Ważne są te headshoty, bronie precyzyjne, jak pistolety i karabiny powtarzalne. No i broń ogólnie się dzieli po pierwsze na broń ludzi, na broń obcych, a po drugie na broń do zdejmowania pancerza, jak ten karabin. On jest stalnie precyzyjny, zero odrzutu i nic. Oraz precyzyjny. O, tu nie ma tego przycelowania, wcale musimy walić z bara. Znowu strzelba. Rozwalony, pięknie. BRK to też jest właśnie precyzyjna do sadzenia headshotów, do dobijania wrogów ciepłych. Ciepli wrogowie to oczywiście pozbawienie osłony, bo tutaj jest osłona. No w każdej grze teraz mamy system regeneracji. Osłona tutaj jest on tym bardziej jakby uzasadniony, bez to science fiction. Mamy super żołnierzy, którzy w tych swoich pancerzach mają takie właśnie energetyczne osłony. Mamy gdzieś tam jakieś swoje zdrowie. Różnie to było interpretowane w serii. Że mamy osłony oraz nieodnawiające się zdrowie, że zdrowie też się odnawia, że były apteczki, potem one odchodziły i różnie z tym było. Tutaj zdrowia praktycznie nie ma. Nie musimy, ono się odnawia w jakimś czasie. Mam jeszcze chwilę dosłownie odporności po zdjęciu osłony. Oczywiście jeden hedzik zawsze kończy sprawę. O i tutaj przeciwnik z... Ach, ze snajperką. Jakby mnie tylko dojrzał, to bym miał dużą szansę, żeby mnie po prostu zdjąć ślicznie. Ach, i hedzik piękny, zesnajpiony, ach. No właśnie, i to przycelowanie. Przycelowanie bardzo ważne. W poprzednich wszystkich grach było tak, że mamy przycelowanie, ale obrywamy, to ono znika. To zostało usunięte w trójce i dzięki temu nie ma takiej przypadkowości już w starciach. No i podstawowa broń, znaczy każda broń ma teraz jakiegoś rodzaju odrzut, no bo w czwórce są te odrzuty, poprzednio ich nie było. Poprzednio ich nie było, jakbyśmy nie walili z jaką częstotliwością, z jakim natarczywością, to zawsze ten odrzut był taki sam i się mieścił wokół pewnego rodzaju tam granicach. Boże. Zabiłem go? Zabiłem. Pięknie. Spróbuję użyć pojazdu.
To jest Banshee. Boże, Banshee to jest w ogóle przekombinowana, przekozaczona. Ach, machina. W Halo jest oczywiście wszystko bardzo ładnie pomyślane, żeby zwykłym pistoletem móc ściągać takie pojazdy, żeby móc je przejmować w biegu. To wszystko jest takie bardzo, jak powiedziałem, skillowe. O, rozjechałem go, killing spree mam, super. Sam raz na jakiś materiał na YouTube. Ach. No, zabity, wyrąbany. Pięknie. No i to jest praktycznie jeden z niewielu takich osobnych systemów, które wyróżniają się na tle gier podążających za tym kanonem realistycznych pseudo-shooterów a la właśnie Call of Duty oraz Battlefield czy coś. O, widzieliście, mój kolega bardzo ładnie mu zdjął osłonę, ja go dobiłem. To jest strasznie charakterystyczne w marce. Jak widzicie, mój celownik się ani na jotę nie rusza. Zawsze mój ostrzał ma taką mniej więcej celność. To jest określony obszar, musimy po prostu skierować go tak, żeby jak najbardziej pokrywać się z przeciwnikiem. To są oczywiście bardzo jasne rzeczy. Ale w przypadku czwórki już doszedł taki fajny odrzut, który został ładnie pokazany przez ruchy celownika. No i to już musimy wziąć pod uwagę, to jest kolejny element istotny dla naszego powodzenia. No i są granaty. Granaty mają specjalny przycisk, ten przycisk, który w normalnych shooterach dostawał przycelowanie, czyli też bardzo ważna rzecz. A tutaj to jest nieistotne, liczy się właśnie tylko i wyłącznie rzucanie. Tylko i wyłącznie, przede wszystkim się liczy rzucanie granatami. Przy okazji granaty miały różnego rodzaju wzloty i upadki, raz były mocniejsze, raz były gorsze. I to wszystko była decyzja, czy w grze chcemy, żeby gracze się zabijali granatami, czy może raczej, żeby one były typem ekwipunku wsparcia. Strzelimy na kogoś? Jest. Wygraliśmy. Pięknie. W ogóle jakieś dziady strasznie grały. Ja niewiele poza podium. No i tak mniej więcej wygląda typowa gra. Halo. Być może o tym wszystkim wiecie, ale to jest taki najbardziej czysty multiplayer halosowy, jaki był, bo potem zaczęło się wszystko jakoś zmieniać. Mamy jeszcze elitów i różnego rodzaju tutaj zabawki. Mamy Forge'a, czyli kuźnię do robienia własnych mapek, które możemy udostępniać na takich socjalnych playlistach oraz zapraszać znajomych do gry na nich. Oraz Theater. Ja się długo zastanawiam, jak to jest możliwe, po pierwsze, że tak mało zajmują filmiki z Halo na konsoli, że tak się szybko ściągają i wszystko, oraz że można w nich jakoś manipulować w trakcie grania. Że możemy sobie latać, oglądać. To było jakoś do pojęcia, ale tajemnica. No i co się okazało, byłem młody, niedoświadczony i głupi, nie bójmy się tego słowa, to nie są filmiki, się okazało, tylko po prostu informacja, kto gdzie biegał, co robił i tego typu rzeczy. To w to wszystko oczywiście możemy ingerować, fajne machinimy robić, mamy fajne, proste narzędzia. Coś, od czego ja się osobiście nie mogę ogólnie oderwać, to teraz problemy z dyskami, no, tak niestety Microsoft nas trochę załatwił. No i custom gamesy, wszystko można sobie poustawiać. Typ gry, wszelkie ustawienia możemy. Najprostszą rzeczą jest zrobić deathmatcha na jakieś określone rodzaje broni, czy to 2, czy to 1 i grzebać w ustawieniach. Możemy skakać wysoko, biegać szybko, różnego rodzaju rzeczy, to jest wszystko otwarte. No i gra elitami, tam widzicie tego cwaniaczka, fajnie było sobie nimi zagrać. Przy wyliczu doszły te umiejętności różnego rodzaju, jak skoki, takie zrywy, dasze elitów. To się trochę różniło od gry Spartanami. W Halo 3... tymczasem mieliśmy gadżety, które się uruchamiały X-em i one były takie se, w ogóle się nie przyjęły. Dobra, teraz to by było na tyle. Zainteresujcie się całą serią, nie tylko tym, co wyszło teraz. Wiadomo, Microsoft bardziej ciśnie teraz na nasz rynek. Między innymi dostaliśmy polską wersję zdubbingowaną w pełni, ale też tym, co było kiedyś, bo to jest naprawdę niesamowita seria. Dobra, teraz dzięki wielkie za uwagę i na razie.